Rząd już wcześniej zapowiadał, iż Polacy mogą spodziewać się poluźniania kolejnych obostrzeń. Rzecznik rządu Piotr Müller za pośrednictwem Twittera przekazał ważne dla wielu obywateli informacje. Epidemia koronawirusa w Polsce wciąż trwa, lecz pomimo tego premier niedawno zdecydował się pozwolić na powrót do pracy m.in. fryzjerom czy kosmetyczkom. Tym razem także się ucieszymy. Rząd znosi kolejne ograniczenia i podana została konkretna data. Informacje te przekazał za pośrednictwem Twittera rzecznik rządu, Piotr Müller. Będą to kolejne obostrzenia, które w ostatnim czasie złagodnieją. Wcześniej wprowadzono je w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Rząd podał konkretną datę. Rząd niedawno zdecydował się na krok wyczekiwany przez wielu, lecz Polacy muszą przyzwyczaić się do nowych zasad, jakie panują w dobrze znanych dotąd miejscach. Pomimo, iż kosmetyczki oraz fryzjerzy na nowo otworzyli swoje lokale i przyjmują w nich klientów, to wizyty w ulubionych. Dbając o to, by koronawirus nie przenosił się wśród Polaków, rząd wydał specjalne nakazy co do działania oraz przyjmowania osób chcących skorzystać z tego sektora usług. Podjęte zostały nowe kroki i rząd zniesie kolejne ograniczenia. Nie można ukryć, że Polacy bardzo czekali na tę wiadomość. Piotr Müller podał konkretną datę. Wiadomo, kiedy premier Morawiecki przekaże nowe wiadomości. Jutro rano premier Morawiecki przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirus. Przeczytać można na oficjalnym koncie rzecznika rządu, Piotr Müllera. Już 27 maja Polacy poznają kolejne kroki zaplanowane przez rząd i, zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, dla wielu będą one bardzo radosne. Wciąż nie jest jasne, jakie kroki zostaną podjęte, które przy wcześniejszych etapach rozmrażania gospodarki zostały pominięte. Czy środowe wystąpienie prezesa Rady Ministrów zmieni ich sytuację? Na pewno padną słowa o basenach i siłowniach, a być może także o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek na powietrzu. Dwa. Czy sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest pod kontrolą? Znoszenie przez rząd kolejnych ograniczeń może dawać wrażenie, że koronawirus jest dla nas coraz mniejszym zagrożeniem. Wciąż należy utrzymywać bezpieczny dystans oraz stosować się do obowiązujących nakazów. Zakaz gromadzenia się dotyczy wszystkich i przekonali się o tym, którzy usłyszeli dziś decyzję co do swoich dalszych losów. Jutrzejsze ogłoszenia na pewno odpowiedzi na wiele pytań stawianych przez Polaków czekających na kolejne decyzje rządzących. Źródło: Twitter Piotr Müller.